zacząć od takiej anegdoty, której nie opowiem od razu. Niektórzy być może z Państwa ją znają. To jest historia pewnego narciarza, który gdzieś na odludziu zjeżdżał sobie po stoku i tak niefortunnie zjeżdżał, że wpadł w przepaść. W ostatniej chwili chwyta się jakiejś gałęzi i dynda nad tą przepaścią, walcząc o życie. Widzi, że w gruncie rzeczy szanse są żadne i kieruje swój wzrok ku niebu, bo jeżeli skądkolwiek ma jeszcze nadejść pomoc, to tylko z niebios. Kieruje zatem swój wzrok ku niebu i woła: jest tam kto? Jest tam kto? No i proszę sobie wyobrazić, w tej historii rzecz dzieje się taka, że oto niebo się otwiera. Niebo się otwiera i nad owym niefrasobliwym narciarzem zjawia się Pan Bóg. A co było dalej, o tym powiem chwilę później. Teraz zaś chcę powiedzieć Państwu, że mam poczucie, że ta sytuacja z owej anegdoty jest sytuacją w jakimś sensie podobną już na tym etapie do tej sytuacji, której jako nauczyciele i nauczycielki doświadczyliśmy, a kiedy nastąpił lockdown i kiedy przeszliśmy na nauczanie zdalne, a teraz znowu przechodzimy. Sytuacja jest równie opłakana. Nauczanie zdalne ma cały szereg rozmaitych wad, o których nie chcę teraz mówić. Dość powiedzieć, że owo, czy jest tam kto, które kieruje ów nieszczęsny narciarz w niebiosa, jakoś niesłychanie żywo przypomina mi te okrzyki, które niektórzy nauczyciele kierują, patrząc w ekrany, na którym mają całe szeregi niemych zupełnie i nieaktywnych awatarów swoich uczniów. I to pytanie, czy jest tam kto, wydaje się być równie desperackie, kiedy zadaje je nauczyciel podczas zdalnej lekcji. Ale niekiedy jakiś uczeń się odzywa i w anegdocie, którą rozpocząłem, pojawia się też Pan Bóg i chciałbym zająć się tym, co można byłoby nazwać nieoczekiwanymi, pojawiają jakieś komunikaty, których wcale nie chciałbym. O, mam. Proszę mi powiedzieć, czy jest tak, że tylko ja widzę, znaczy mam nadzieję, że Państwo wszyscy widzicie prezentację, a nie widzicie tego, co ja widzę, to znaczy obrazków, dodatkowych obrazków z moją główką i tak dalej, i tak dalej. To tak mniej więcej jest, prawda? Tak, można mieć taką nadzieję. Albo widzimy może prezentację. Okej, okay, dobra, ja już nawet sam schowałem, dobra. Otóż chcę powiedzieć na tym etapie o pojawieniu się znienacka Pana Boga, czyli o nieoczekiwanych pozytywnych efektach. To jest takie zjawisko, które próbowano diagnozować już od wiosny w rozmaitych raportach zdających sprawę z tego, jak wygląda nauczanie zdalne. Te nieoczekiwane pozytywne efekty mogą być bardzo rozmaite. Ja w tej chwili nie chciałbym tego wątku jakoś bardzo szeroko rozwijać. Dam dwa przykłady i poproszę Państwa o podzielenie się swoim doświadczeniem. Pierwszy mój przykład jest przykładem związanym z tym, jaki pojawia się w związku z nauczaniem zdalnym nacisk na uczenie uczniów, na ćwiczenie z uczniami, samoregulacji czy samokontroli, innymi słowy, niesłychanie ważnej kompetencji, która w szkołach, które bardzo często są instytucjami wysoce zorganizowanymi, pracującymi w trybie lekcyjnym i tak dalej, przestrzeni na rozwój tej kompetencji nie ma. Innym przykładem takiego nieoczekiwanego pozytywnego efektu, którego ten już się spodziewa na skutek pojawienia się zdalnego nauczania, jest na przykład zacieśnienie współpracy z rodzicami. Jak mówię, ten wątek nie jest zasadniczo przedmiotem mojego wystąpienia, ale ciekaw byłbym Państwa doświadczeń z nauczaniem zdalnym i tutaj ci z Państwa, którzy otworzyli smartfony i weszli na stronę menti.com, wpisali kod, który pojawia się też na górze mojej prezentacji, mogą w tej chwili wpisać trzy słowa, czy trzykrotnie wpisać jedno słowo, a za chwilę zobaczymy, na ile te pozytywne doświadczenia, jeśli takie się pojawiły, a mam nadzieję, że się pojawiły, są zbieżne i są podobne u nas tutaj zebranych. Bardzo zachęcam do przesłania odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten i ów się zalogował. Teraz przez chwilę zawieszę swoje gadanie
I pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Zobaczcie Państwo, te odpowiedzi będą nam się pojawiały w pewnym schemacie. Będzie pojawiała nam się chmura tagów. Jeżeli coś lokuje się centralnie i jeżeli coś lokuje się dużymi literami, to znaczyłoby to, że wiele osób podobną rzecz wpisało. Tak? Przyjrzyjmy się tym wynikom. Jak widzimy, one na razie są bardzo zróżnicowane, ale niewiele się rzeczy powtarza. Natomiast z całą pewnością tych bogatych doświadczeń jest, czy dobrych doświadczeń z nauczaniem zdalnym jest całkiem sporo. Dajmy sobie jeszcze szansę na odpowiedzi i pędzę dalej, bo na moim telefonie widzę, że mam, że już o 4 minuty mojego wprowadzenia, czy mojej wypowiedzi minęły, a zatem będę się powoli zwijał. Przepraszam, bo niechcący pana. Przepraszam, proszę się. Chciałam powiedzieć uspokajająco, że proszę spokojnie mówić, bo mamy i tak obsuw czasowy i mam nadzieję, że wszyscy sobie z tym poradzimy, także spokojnie. Generalnie odradzam kuszenie mnie perspektywą tego, że mógłbym mówić nieco dłużej, bo to z tą pewnością potrafię, ale być może dobrze było, żebym sobie narzucił tutaj pewną dyscyplinę. Okej, okay. Rozumiem, że zostałem przypadkowo wyciszony, to nie jest trudna informacja zwrotna. Radzę sobie zatem z tym czasem. Moi Państwo, kompetencje cyfrowe chyba są tą dominującą kwestią i do tego jeszcze powrócę, a teraz zaproponowałbym Państwu także jeszcze i moją odpowiedź, a ta moja odpowiedź pojawia się na następnym slajdzie. Jeżeli ktoś wysyła, to właśnie ma ostatnią szansę wysłać 3, 2, 1 i zmieniam slajd. Nie udało mi się, spróbuję raz jeszcze i tym razem może mi się to powiedzie. O, powiodło mi się. Otóż wydaje mi się, że to, co jest jedną z najważniejszych zmian, jakich doświadczamy w nauczaniu zdalnym, to jest upadek stopni. To jest upadek stopni, ale nie upadek oceniania. Nie wyobrażam sobie nauki bez oceniania. Natomiast oczywiście bez stopni jak najbardziej. Co więcej, mam pewien kłopot z wyobrażeniem sobie dobrej nauki, jeżeli owa nauka jest nauką na stopień, mówiąc językiem potocznym. Ten upadek stopni jest wieszczony od dawna, bo nie brakuje powodów, dla których stopnie wydają nam się fatalnym narzędziem. Moglibyśmy zwrócić uwagę i na to, jak są silnym, ale krótkotrwałym motywatorem zewnętrznym, który podminowuje motywację wewnętrzną uczniów. Moglibyśmy powiedzieć, że niewiele, a może nawet nic nie znaczą, bo są nie tylko, że bardzo arbitralne, to jeszcze widzimy, że w jednej cyferce próbuje się upchnąć docenienie wysiłku, niekiedy jakąś funkcję motywacyjną, jakąś informację o wiedzy ucznia i na dokładkę jeszcze informacje o umiejętnościach ucznia. No, domyślamy się, że jeżeli ktoś kolankiem dopycha te wszystkie rzeczy w jednej cyferce, to po prostu nic nie znaczy. Ale z funkcjonowaniem stopni w szkole wiążą się dwie gry powszechne w naszych klasach i dla tych klas całkowicie niszczące. Te dwie gry bardzo dobrze znamy. To jest mianowicie gra w zakuć, zaliczyć, zapomnieć i gra w policjantów i złodziei. Te gry w gruncie rzeczy oparte są na sprawdzaniu wiedzy uczniowskiej w warunkach pełnej kontroli. To oznacza, że w warunkach zdalnego nauczania one straciły sens, ponieważ w gruncie rzeczy nie ma szkół, które używałyby zaawansowanych systemów proctoringowych, które pozwalałyby na zaawansowany nadzór nad tym, co robią uczniowie. A zatem możemy powiedzieć, że stopnie, które, jak powiedzieli, są wykwitem, czy też działają w ramach owego zakuć, zaliczyć, zapomnieć i w ramach owej gry w policjantów i złodziei, te stopnie po prostu tracą rację bytu, ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować takiego sprawdzianu. W tej sytuacji możemy śmiało powiedzieć, że zupełnie nowym blaskiem jaśnieje ocenianie oparte na informacjach zwrotnych. W Polsce przyjęło się mówić ocenianie kształtujące. Ja wolałbym chyba przeciwstawiać
ocenianie wspierające uczenie się, tak zwanemu ocenianiu uczenia się po prostu i mówiłbym o ocenianiu wspierającym uczeniu się albo po prostu ocenianiu opartym o informacje zwrotne. Powiedziałem, że to ocenianie w Polsce ma swoją tradycję i od razu też powiedzmy, że w bardzo wielu pokojach nauczycielskich, a sam jestem bywalcem pokoju nauczycielskiego, ono wzbudza pewien lęk. Tak? To znaczy wydaje się być po prostu wyborem być może pociągającym, ale usianym całym szeregiem przeszkód. I jeżeli Państwo doświadczyliście oceniania opartego na informacjach zwrotnych, to bardzo byłbym ciekaw teraz Państwa opinii w tym zakresie. To znaczy praca z informacjami zwrotnymi jest trudna, jest niewątpliwie bardzo trudna. Dlaczego? Jak tego doświadczyliście? Teraz jest okazja, żeby odpowiedzieć na to. Bardzo proszę, skorzystajcie z możliwości zagłosowania. Proponuję Państwu 6 opcji, takich, co do których wydaje mi się, że w naszych nauczycielskich rozmowach pojawiają się najczęściej. Ciekaw jestem Państwa doświadczeń, Państwa opinii. Dajmy sobie na to 30 sekund, mam nadzieję, czy może 45 i pognamy dalej. O, mamy już pierwsze wyniki. Zobaczcie, będziemy mogli śledzić, jak one się zmieniają przez jeszcze kilka chwil. 4 osoby zagłosowały, może jeszcze ktoś. Jeszcze przez chwilkę zastanówmy się nad tymi wyzwaniami i zagłosujmy 3, 2, 1 i spróbuję pójść dalej. Jeszcze jeżeli ktoś wysyła, to ciągle ma jeszcze szansę, bo ja walczę tutaj z moją prezentacją. Ta szansa jeszcze się przedłuża. Mam nadzieję, że za chwilę uda mi się. O, udało mi się i szansa zniknęła. Natomiast te bariery, na które sobie tutaj wymieniliśmy, jak najbardziej realne, rzeczywiste bariery, to są przeszkody czy rozmaite wyzwania, wobec których możemy powiedzieć, że odczuwamy bojaźń i drżenie. Znaczy, mamy przekonanie, że możemy rozpocząć z wielkim animuszem, dostrzegając zalety oceniania kształtującego, natomiast później i każdy, kto oceniał w oparciu o informacje zwrotne, to dobrze wie, no później pojawiają się no właśnie rozmaite kłopoty. Ta szóstka, którą umieściłem na poprzednim slajdzie, jest tylko wyborem. A zatem możemy doświadczyć pewnego lęku, przerażenia i ono nie jest nieuzasadnione. I to jest ten moment, w którym chciałbym na chwileczkę wrócić do mojej historii o nieszczęsnym narciarzu. Ten moment, w którym otwiera się niebo i pojawia się Bóg, to jest moment, w którym ten narciarz słyszy, że Bóg do niego przemawia i mówi: jestem i chętnie ci pomogę, puśćcie tej gałęzi, a moi aniołowie cię pochwycą. O, ta historia tu się nie kończy, jak się domyślacie Państwo. Ja do niej za chwilkę wrócę, ale tu się na chwilkę chcę zatrzymać, bo chcę powiedzieć, że ten moment, w którym mamy ofertę puszczenia się tej gałęzi, na której się trzymamy, a jaką jest kurczowe trzymanie się stopni, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i my jako nauczyciele i nauczycielki, i my jako rodzice, i my wreszcie jako osoby uczące się. Ta obawa jest bardzo poważna. Jeżeli przestaniemy się kurczowo trzymać stopni, to możemy mieć nadzieję na pewne narzędzia związane z nauczaniem zdalnym, i to jest clue mojej wypowiedzi dzisiejszej, które mieliśmy okazję lepiej poznać dzięki lockdownowi, które mieliśmy okazję praktykować dzięki lockdownowi, a które wychodzą naprzeciw całemu szeregowi barier, czy łamią rozmaite bariery, które bardzo często przeszkadzają nam w pełni przejść na ocenianie oparte na informacjach zwrotnych.
jesteśmy w stanie te narzędzia przenieść także do klasy, tak jak ona na co dzień może wyglądać w nauczaniu innym niż zdalnym, czyli w nauczaniu tradycyjnym jesteśmy w stanie te narzędzia tam przenieść. Chcę powiedzieć o trzech takich możliwościach, dając też przykłady jakichś narzędzi, ale przede wszystkim koncentrować się na pewnych możliwościach, które nam się pojawiają. Po pierwsze, mamy do czynienia z otwarciem takiej możliwości dzięki narzędziom nauczania zdalnego. Tutaj cały czas, mam. Otwiera nam się możliwość związana z tym, że możemy na rozmaite sposoby patrzeć, jak nasi uczniowie pracują. Że użyję tutaj nieco wytartego słowa monitorowanie. To monitorowanie w czasie lekcji w optymalnym świecie, tak, jest w najlepszym z możliwych światów, a na takim przecież żyjemy, nie jest monitorowaniem przy jednej ławce, tak, przy jednym stole, przy którym pracuje jakaś grupa uczniów, ale jest w miarę możliwości monitorowaniem wszystkich uczniów w tym samym momencie. Tak. I takie monitorowanie i udzielanie im, zbieranie informacji o nich, przyglądanie się temu, jak oni sobie radzą z rozmaitymi wyzwaniami, jak oni rozmawiają, jak oni rozwiązują problemy. Wszystkie te rzeczy, które bardzo trudne są do uchwycenia inaczej, jak tylko przez obserwację. Obserwację, która jest istotą naszego zawodu. Tak? To jak tutaj słusznie mówi Maria Montessori, tak? Tu akurat nie ma co się z nią spierać. To znaczy ona opowiada, że o to chodzi w naszej robocie, żebyśmy mogli patrzeć na dzieci, jak one pracują. Otóż, kiedy przyglądamy się, jak one pracują, i zbieramy o nich informacje, równocześnie możemy udzielać im małych informacji zwrotu. A jeżeli na przykład używamy takiego narzędzia jak ClassKick, jednego z wielu tego rodzaju, prawda? Mówię o nim, bo akurat ja go użyłem. Tak? A jeżeli używamy takiego narzędzia jak ClassKick, to mamy możliwość przyglądania się postępom pracy nad poszczególnymi zadaniami poszczególnych uczniów, udzielania im szybkich, małych informacji zwrotnych, czy to w postaci krótkich wpisów, czy to w postaci znaczących naklejek, czy to nawet w postaci krótkich nagrań głosowych, co bardzo ułatwia pracę z informacją zwrotną, bo od razu powiedzmy, że jednym z wyzwań dla nauczyciela jest pisanie. A kiedy może nagrać informację zwrotną i przesłać ją szybko uczniowi, to oczywiście działa to znacznie lepiej. A zatem po pierwsze możemy patrzeć, jak pracują. Po drugie, i to jest cały czas wątek związany z ocenianiem, możemy włączyć ich do oceniania. To jest bardzo poważna bariera, jeżeli pracujemy w klasie, która ma 30 czy niekiedy nawet więcej osób i kiedy myślimy sobie, że podczas lekcji powinniśmy każdemu z naszych uczniów, a słusznie tak myślimy, podczas lekcji każdemu z naszych uczniów powinniśmy udzielić jakiejś informacji zwrotnej dotyczących tego, co oni robią. To jest sytuacja bardzo trudna, jeżeli myślimy sobie o tym, że mamy oto jednego nadawcę informacji zwrotnych i 30 odbiorców. Ale jeżeli włączymy uczniów do udzielania informacji zwrotnych, czy to przez ocenę koleżeńską, czy to przez samoocenę, to oczywiście mamy już 31 osób, które udzielają 30 osobom, a może nawet 31, bo mi także przecież udzielają informacji zwrotnych. Takie narzędzia, jak na przykład EduFlow, czyli narzędzie, które do końca wakacji nazywało się jeszcze PeerGrade, a teraz nazywa się EduFlow, to jest narzędzie, które pozwala na przepływ zadania w taki oto sposób, że uczniowie lokują zadanie, to zadanie jest rozsyłane iluś uczniom, to my określamy ilu, do sprawdzenia. Tak? Co się w tym przepływie dalej dzieje, to zależy od nas, bo ta praca może na rozmaite sposoby przechodzić. Ja najbardziej lubię taką funkcję, w której uczniowie lokują pracę, następnie dostają informację zwrotną od kilku swoich kolegów i koleżanek, następnie udzielają informacji zwrotnej do informacji zwrotnej, to znaczy informują swoich kolegów i koleżanki, na ile pożyteczna była ta informacja zwrotna, którą otrzymali, a następnie mogą powrócić do swojej pracy i ją poprawić. Mam wrażenie, przynajmniej tak to obserwuję, że bardzo często poprawa pracy nie wynika, czy wynika tyleż z informacji zwrotnej, którą oni otrzymują, co z informacji zwrotnej, którą oni udzielili. To znaczy osoba, która może udzielać informacji zwrotnych, jest osobą, która głęboko zaczyna rozumieć, o co chodziło w zadaniu, głęboko zaczyna rozumieć, na czym polega dobre jego wykonanie. Widzę, że już przekroczyłem czas, ale szczęśliwie jestem prawie już u końca. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o kwestie związane z ocenianiem, którą otwierają nam rozmaite narzędzia zdalne, to jest możliwość skoncentrowania się na procesie, na przykład z użyciem rozmaitych e-portfolio. A zamiast tego, do czego nawykliśmy w szkole wypełnionej stopniami, to znaczy krótkotrwałego efektu potwierdzonego
jakimś zaliczeniem, tak, zgodnie z zasadą 3Z, a możemy monitorować nieustający proces doskonalenia się, nieustający proces doskonalenia umiejętności i poszerzania, pogłębiania wiedzy. A tak szczęśliwie dochodzę do ostatniego slajdu mojej prezentacji. A jeszcze przedostatni, bo kusiło mnie, żeby zapytać Państwa, o co Waszym zdaniem warto zagrać przede wszystkim, tak? To znaczy, ja skłonny jestem oczywiście powiedzieć, że wszystko jest ważne, tak? Ale gdybyśmy sądzili po tym, czego najbardziej nam brakuje z punktu widzenia pracy z informacjami zwrotnymi, z czym mamy największy problem, a dzięki narzędziom do nauczania zdalnego, dzięki rozmaitym aplikacjom, jesteśmy w stanie to w klasie wprowadzać, zarówno w klasie online, jak i w klasie pracującej tradycyjnie. A koncentrowanie się na... No, widzicie Państwo, trwa już głosowanie, zmieniają się te trzy elementy, monitorowanie na bieżąco pracy, czyli patrzenie, jak pracują, koncentrowanie się na procesie oraz włączanie uczniów do oceniania. Włączanie uczniów do oceniania, sądząc po tym, jak zmienia się ta kolejność, zdania są w tej materii podzielone, a ponieważ czas jest nieubłagany, w związku z tym przechodzę do ostatniego slajdu, zwłaszcza że być może są Państwo ciekawi, jak się skończyła historia owego nieszczęsnego narciarza. A powiedziałem, że te szanse te związane z lockdownem i z przejściem na nauczanie zdalne, to są niekiedy nieoczekiwane pozytywne efekty zamknięcia szkół. I że wśród nich jest kompromitacja stopni i awans tego, co jest prawdziwym, głębokim ocenianiem. Prawdziwym, głębokim ocenianiem. To są nieoczekiwane możliwe efekty. Pytanie, czy jesteśmy w stanie skorzystać z tego? Otóż w tej historii, którą Wam zacząłem opowiadać, jest narciarz, jak pamiętacie, wisi na owej gałęzi, kieruje wzrok ku niebu, pyta, jest tam kto? Jest tam kto? Niebo się otwiera, pojawia się Bóg, powiada mu, puść się gałęzi, a moi aniołowie cię pochwycą. I ten narciarz słucha tej propozycji, patrzy w niebo i mówi, może jest tam ktoś jeszcze? Jest tam ktoś jeszcze? No więc właśnie, jestem głęboko przekonany, że nikogo tam już więcej nie ma, ale bardzo wielu z nas, nauczycieli, nauczycielek, w to nie wierzy. I tej gałęzi stopni się puścić nie chce, a warto zaryzykować. Może nie anioły, ale całkiem niezłe aplikacje mogą nas złapać. To by było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Również dziękujemy. To jest